Hej wszystkim, tu Julka, witam was serdecznie w dzisiejszym vlogu, tak? Dzisiaj mam dla was daily vloga, nie było od oktobrów i muszę wam powiedzieć, że już leciutko się za tym stęskniłam, a więc dzisiaj witam się z wami. Zaczniemy od suszenia moich włosów, bo już troszeczkę właśnie same podeschły i wysuszymy je sobie dzisiaj na szczotkę. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio suszyłam włosy na szczotkę. Jeśli chodzi o moją szczotkę do suszenia, to ja mam tą z Revlonu i na moim kanale nagrywałam już taki test tej szczotki, jak mi się tam, wiecie, sprawdzała i takie, to było moje takie typowo pierwsze wrażenie. I muszę powiedzieć, że od tamtego czasu ona jest ze mną. Jestem naprawdę zadowolona. Jestem zadowolona. Nie suszę oczywiście tą szczotką włos dziennie. Ja ogólnie suszę włosy, ale no nie wyciągam ich na szczotkę, bo to jest zawsze trochę więcej roboty, ale dziś się dziewam, why not? Trzeba czasami, wiecie, dla przyjemności coś dla siebie zrobić, a więc to będzie suszenie włosów na szczotkę, no. Ale zanim to, no to przechodzimy do mojego serum i ja mam to z Anven. Ono jest naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo je lubię i ono też ma jakieś tam właściwości specjalne, które sprawdzą się na mróz. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo się nie znam, ale jeśli tak ma działać, no to super. I dosłownie trzy mniej więcej krople i dajemy to na włosy. Muszę powiedzieć, że ja pamiętam, jak ja kiedyś pierwszy raz używałam serum i ja tego normalnie całą rękę wylałam, bo myślałam, że wiecie, czym więcej wyleję, tym ten efekt będzie lepszy, a wcale tak nie jest. Wtedy te włosy są takie hiper obciążone i tragicznie wyglądają. A więc trzy krople tak naprawdę wystarczą. Później po suszeniu nałożymy jeszcze raz, ale teraz tylko tyle. Końcowy wygląda tak. Muszę powiedzieć, że ja naprawdę lubię te włosy wyciągnięte na szczotkę. Tylko oczywiście nigdy nie mogę ogarnąć tej mojej pseudo grzywy, bo ona już jest na tyle długa, żeby już nie była do końca grzywką, ale jeszcze jest na tyle krótka, że nie wciąga się w resztę włosów. A więc dobra. Tak to wygląda. Nałożymy teraz już dosłownie jedną kropelkę tylko serum silikonowego i muszę wam powiedzieć, że niesamowite jest to, że mówię, kiedyś miałam takie długie włosy i w ogóle nie wykorzystałam, wiecie, ich potencjału, a teraz tylko tak marzą mi się, żeby tak urosły, żeby były takie zdrowe, ale tak to jest, ludzie się zmieniają i czas tylko jeszcze na jakiś bardzo szybciutki makijaż. I jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to mam w planach ponagrywać reelsy i nawet trochę tych reelsów mam w planach nagrać, tak bym chciała z 4-5 najlepiej 2-3 outfity i następnie zaczynam moją serię z pomysłami na prezent, jeśli chodzi o reelsy. Ja uwielbiam takie, naprawdę czasami mogą wpaść fajne rzeczy i nie do końca takie prezenty, o których od razu ktoś pomyśli, a niektóre takie naprawdę banalne, ale właśnie postaram się to dzisiaj wszystko nagrać. Oprócz tego oczywiście spędzacie dzień ze mną. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest taki, znaczy dzisiaj wieczorem zaczynamy taki 3-dniowy weekend. Bardzo się też z tego powodu cieszę, bo po prostu będę mogła mieć czas z rodzinką. I tak, jeszcze przede mną montaż Q&A na jutro, a więc naprawdę już nie przedłużam, tylko zabieram się do roboty, bo dużo dzisiaj pracy, ale uwielbiam to, uwielbiam ten rytm. I tak, wy będziecie dzisiaj ze mną w tym dniu pracowitym, a więc dobra, szybki make-up i zabieramy się, no, za tworzenie kontentu. Jak to brzmi, od razu tak bardziej profesjonalnie.
sobie planować, że będę nagrywała vloga w dzień, w którym mam do zrobienia 150 innych rzeczy, no bo wtedy ciężko mi jest po prostu dla Was vlogować, ale już nie o tym. Jestem tutaj dlatego, że za chwilkę będę wychodziła po dzieci i to będzie pierwszy raz, jak wyjdę dzisiaj na świeże powietrze, więc muszę Wam powiedzieć, że dobrze mi to zrobi. A czy pierwszy raz? Odprowadziłam je rano, komputer, jeszcze raz komputer, ale słuchajcie, będę właśnie chowała kalendarze adwentowe, dlatego że jeden był tutaj u nas w szafie, a drugi był na dole i właśnie mówię, dobra, schowam je w jedno miejsce, ale zanim to zrobię, to Wam pokażę, dlatego że kalendarz adwentowy Alexa, to osoby, które oglądały Vlogtobry, wiedzą, jaki wybrałam, ale stwierdziłam, że dokładniej Wam go teraz tutaj pokażę, ale nie widzieliście kalendarza adwentowego mojej córki i ona zdecydowała się na kalendarz adwentowy z Playmobil z syrenkami. Wydaje mi się bardzo fajny, chociaż myślę, że w dni, w którym będzie jakaś taka naprawdę mikroskopijna zabaweczka, mam nadzieję, że wiecie, nie będzie jakiegoś takiego rozczarowania, że to jest takie malutkie i że ona szybciutko zrozumie, że po prostu w każdym okienku jest inny rozmiar. I to, co jest niby tutaj fajne, to macie jakieś kule do kąpieli, my nie mamy wanny, no ale moja córka ma taką wanienkę z IKEA, w której się kąpi, tą taką białą, tradycyjną. Ona spokojnie u nas wchodzi pod prysznic. Rory, proszę Cię bardzo, możesz przestać. Ona spokojnie wchodzi u nas pod prysznic, więc Melisa się w niej kąpi i tutaj też jakaś sól, która niby ma nam barwić wodę, no zobaczymy. Są też takie dwie syrenki, które zmieniają kolor pod wpływem wody, ciepłej, zimnej, a więc zobaczymy. Ten kalendarz kosztował 27 czy 26 euro, coś koło tego. Wydaje mi się, że jest to spoko cena i właśnie ja się zdecydowałam na zakup kalendarzy adwentowych w październiku, bo nie jestem szalona i nie chciałam po prostu, żeby później moje dzieci czuły się rozczarowane. W zeszłym roku zostawiłam to na teraz, listopad. Nie było już tego, co chcieliśmy. Alex totalnie nie mógł mieć żadnego z Lego. Też w zeszłym roku, wiecie, ta sytuacja była taka, no taka różna z tymi zabawkami u nas. Kuku. U nas, nie wiem, miałam wrażenie, że brakuje tak naprawdę wszystkiego, a w tym roku mam nadzieję, że już będzie dobrze, no bo jeszcze prezentów pod choinkę nie kupiłam, ale mam nadzieję, że już pod koniec tego miesiąca to zrobię. Moim takim goal byłoby mieć wszystkie prezenty już pod koniec listopada. I wtedy w grudniu już cieszyć się tym grudniem i nie wchodzić do żadnego sklepu, do żadnego. Dobra, a jeśli chodzi o kalendarz adwentowy Alexa, to jest to Pokémon, a więc jeśli ktoś ma w domu jakiegoś fana Pokémonów, to informuję, że taki kalendarz istnieje. Mi go właśnie podesłała jedna widzka, która zauważyła go gdzieś na TikToku, ja go wszędzie szukałam, nigdzie nie był dostępny i później nagle się pojawił. I tutaj fajne jest to, że w tym kalendarzu, słuchajcie, naprawdę w każdym okienku macie normalnie figurki Pokémonów, a więc ja później zrobię mu coś podobnego, jak zrobiłam mu z figurkami od Lego, że właśnie mógł sobie kłaść każdą i na pamiątkę będzie coś takiego miał. Ten kalendarz już był droższy, dlatego że on kosztował 36 euro, a taka cena jego normalna wyjściowa to jest chyba 45, ale mi się właśnie udało go kupić taniej. No i ja też Wam polecam właśnie, już jeśli chcecie jakieś kalendarze adwentowe, to myślę, że teraz jest ostatni dzwonek, bo później albo nie znajdziecie, albo one będą droższe. Chowam te kalendarze adwentowe i uciekam po dzieci, bo się rozgadałam znowu. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Taki przedłużany ten vlog. Dzisiaj mamy piątek, dzień wolny od pracy dla mojego męża, od szkoły, dla moich dzieci i ja też spróbuję sobie zrobić taki troszkę luźniejszy dzień. Wszystko, co tam chciałam dodać, sobie poplanowałam, a więc zobaczymy, szukamy jakiejś atrakcji na dzisiaj. Pogoda jest taka, wiecie, listopadowa, dzisiaj taki typowy listopadowy dzień. Godzina 10:04, ja już jestem ogarnięta, muszę tylko dokończyć swoją poranną pielęgnację, bo tak zrobiłam ją do połowy. Jeszcze została mi druga połowa, ale teraz uciekam do pokoju mojej córki, dlatego że woła mnie, żebyśmy się w coś pobawiły. A więc idę. Ah.
O sekcję toalety. On y va, Mélissa? 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 Pour toi, maman. Oh, c'est pour moi. C'est maman. Tu as pas peur? C'est qui, lui? Je connais pas. C'est le Star Wars. Pour Noël. Tu n'as pas peur pour Noël, maman? Ça c'est pour le bébé. Powiedziałam, że do męża, że tyle wystarczy na trzecie dziecko. Taki żarcik cudowny. W prezencie na pewno to komuś kupię. Na pewno. Ale ekstra karce. Time will tell, it's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed, so can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it? Gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed, so can we work it out? No i ten nasz drugi dzień już dopływa końca. Przyszłam z moją herbatką zrobić sobie wieczorną pielęgnację, chociaż mogło być, że ten makijaż mi już cały spłynął wręcz po tym dzisiejszym dniu, ale było naprawdę bardzo fajnie. Restauracja, potem Disney, Laurent zakupił dzieciaczkom Lego i tak dalej. Nie było to... Znaczy, w jego głowie mi się wydaje, że to było przewidziane, ale u nas ja ogólnie tak, no nie sądziłam. Nie sądziłam, ale bardzo, bardzo się cieszą. Melissa dostała swoje takie pierwsze oficjalne Lego, bo zawsze bawiła się tymi Lego brata, a teraz takie, wiecie, jej pierwsze, wybrała sobie takie kawałeczki, jakie chce. Tak. I to byłoby tyle. Mam nadzieję, że ten taki vlog luźniejszy Wam się podobał. Na pewno jeszcze teraz już będzie coraz więcej vlogów. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Widzimy się w następnym. Pa!